pana doktora Macieja Kłodawskiego. Witam panią dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, panią doktor habilitowaną Ewelinę Cała-Wacinkiewicz, która otworzy dzisiejszą konferencję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej pamięci doktora Macieja Kłodawskiego, zatytułowanej Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce. I choć ubolewam nad samym powodem naszego spotkania, to nie mam wątpliwości, że zarówno organizacja, jak i udział w tej konferencji są nie tylko powinnością osób, które na swojej drodze spotkały Macieja Kłodawskiego bądź korzystały z jego dorobku, ale nade wszystko ludzkim obowiązkiem pielęgnowania pamięci o tych, którzy odeszli. Jak państwo widzicie, towarzyszy mi wzruszenie. Doktor Maciej Kłodawski to ceniony pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wybitny, choć tak młody naukowiec. Radca prawny, oddany z pasją praktyce wykonywania zawodu, a przede wszystkim piękny człowiek. Człowiek, który nie szukał poklasku. Swoją skromnością cechującą jedynie ludzi wielkich wyznaczał standard właściwego zachowania i życiowej pokory. Nie szukał problemów. Zawsze przynosił ich rozwiązanie, dotrzymując złożonego zobowiązania, które wypełniał treścią realizowanych obietnic. Przyjmował wyzwania. Z honorem zmagając się z nimi, pokonywał samego siebie i swoje ludzkie słabości. Słabościom tym nie uległ nawet w tak ciężkiej chorobie, do końca prowadząc zajęcia i pracując naukowo. Angażował się w naukę i nauczanie o prawie z pasją. Nie wybierał drogi na skróty. Nie wyrażał zgody na powierzchowny ogląd problemu. Poszukiwał prawdy tak w nauce, jak i w życiu. A swoimi publikacjami współkształtował naukową rzeczywistość. Szanowni państwo, tym bardziej jest mi miło, że tak wielu z państwa zaszczyci nas swoimi prelekcjami odnoszącymi się do naukowego dorobku Macieja Kłodawskiego, jak i zaszczyca nas swoją obecnością. Szczególne ukłony wysyłam do naszych przyjaciół z Zielonej Góry, z Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak i do przyjaciół z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ z tymi ośrodkami naukowo był związany pan dr Maciej Kłodawski. Nie umniejsza to mojego gorącego powitania wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji, która jest tak ważna dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pozwólcie państwo, że nie uznam za przedwczesne podziękowania dla organizatorów tego wydarzenia naukowego i swoje słowa i pozdrowienia kieruję do Polskiego Towarzystwa Legislacji, a także dla grupy osób, która podjęła się trudu organizacji tego zdalnego przedsięwzięcia, kieruję podziękowania na ręce pani doktor Beaty Kanarek, prodziekan do spraw kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wszystkim państwu życzę przyjemnych chwil pełnych wspomnień, ale także przepełnionych rozmyślaniami o osobie pana doktora Kłodawskiego, którego serdecznie nam brakuje i pozostaje on w naszej pamięci. Jak również, szanowni państwo, życzę państwu owocnych obrad i niniejszym tę konferencję uważam za otwartą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz głos chciałabym oddać pani Ewie Polkowskiej, pani prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Legislacji. Pani dziekan, pani prodziekan, szanowni państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie nas, Polskiego Towarzystwa Legislacji, do udziału w konferencji, ale także do współudziału w tej konferencji dedykowanej doktorowi Maciejowi Kłodawskiemu. Mój głos w imieniu Polskiego Towarzystwa Legislacji jest wyrazem wdzięczności nas, legislatorów, za to, że byliśmy wyróżnieni, bo dr Maciej Kłodawski, po prostu Maciej, był naszym kolegą.
Wielu z nas miało też zaszczyt pracować wspólnie z Maciejem w Kancelarii Senatu, gdzie pracował w biurze legislacyjnym i zgłębiał tajniki legislacji. Szanowni Państwo, Maciej był członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji od grudnia 2013 roku. Był bardzo aktywnym członkiem naszego towarzystwa. Używam określenia towarzystwa dlatego, że nie tylko jako określenia występującego w nazwie naszego stowarzyszenia, ale też jako bardziej oddające tak naprawdę charakter naszego stowarzyszenia jako kompanii, jako wspólną realizację celów, jako określenie radości dzielenia się wspólną pasją przynależenia do wspólnego grona. To, co nas łączy w Polskim Towarzystwie Legislacji i to, co łączyło nas także z Maciejem, to uczucie do legislacji, to miłość, to szacunek i wielka troska tak naprawdę o to, jak traktowana jest, jak wykonujemy swój zawód, jak traktowana jest legislacja. Maciej posiadał wszystkie cechy dobrego legislatora. Był mądry, wrażliwy, ciągle głodny wiedzy i doświadczenia. I coś, co jest jedną z najważniejszych cech dobrego legislatora, Maciek był intelektualnie niezależny. Tak jak pięknie powiedziała pani dziekan we wstępie, Maciej nie szukał problemów, Maciej je rozwiązywał. Był życzliwy, koleżeński, dobrze wychowany, z ogromnym poczuciem humoru. Był po prostu miły. Słuchał, ale miał własne zdanie. Analizował. Był rzetelny, dociekliwy, błyskotliwy. Z pasją uczył się legislacji, chłonął ją, uwielbiał dyskusję o legislacji. Czasem się spierał z nami, ale zawsze z szacunkiem dla swoich oponentów i z pokorą tak naprawdę dla doświadczeń kolegów. Drążył kwestie techniczno-legislacyjne, rozbierał je na czynniki pierwsze. Godzinami mógł rozmawiać o relacjach między przepisami. Dochodził do znakomitych wniosków. Na przykład, dlaczego legislacyjna formuła z zastrzeżeniem powinna być zakazana. Miał świetne pióro, świetnie pisał, świetnie dzielił się wiedzą. Miał ogromny dar mówienia o systemie prawa, o legislacji. Wykładał też w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, a jego wykłady, jego ćwiczenia cieszyły się ogromną popularnością. Szczególnie o dwóch kwestiach chciałabym powiedzieć, dlatego że one są niezmiernie ważne dla wszystkich legislatorów. Otóż zajmował się w KSAP-ie i dzielił się wiedzą w zakresie relacji między przepisami oraz rodzajami luk prawnych i ich usuwaniem. I też zajmował się wykładnią prawa i wnioskowaniem prawniczym w procesie prawotwórczym. To dwie niezmiernie ważne kwestie, z którymi wiedzą się dzielił z nami i z uczestnikami spotkań w KSAP-ie. Był też naszym prelegentem na spotkaniach w Polskim Towarzystwie Legislacji. Chcę też powiedzieć, że Maciej był ciągle w podróży. Pociąg był jego drugim domem. Szczecin, Warszawa, Kraków, Warszawa, Szczecin i tak miesiącami, tygodniami, tydzień po tygodniu. Dom w Szczecinie, praca w Warszawie, studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, prawie zawsze z walizką. To jest mój obraz Macieja po długim korytarzu w Senacie z walizką idącego. I jak nie praca, to nauka. I w tym wszystkim potrafił znaleźć czas na spotkania towarzyskie z przyjaciółmi, z kolegami, znajomymi. Był bardzo eleganckim, młodym człowiekiem, takim dżentelmenem, szarmanckim człowiekiem, nie z tej epoki.
Maciej też, proszę Państwa, wniósł ogromny wkład w życie Polskiego Towarzystwa Legislacji, bo bez jego determinacji i zaangażowania nie udałoby nam się wydać księgi jubileuszowej w 2016 roku, kiedy obchodziliśmy 20-lecie istnienia działalności Polskiego Towarzystwa Legislacji. Był, tak jak powiedziałam, przewodniczącym komitetu redakcyjnego. Ogromny włożył wkład w merytoryczny w publikacje zawarte w tej księdze. I na sam koniec mojego krótkiego wystąpienia, może przepraszam za długiego, chciałabym zacytować jedno zdanie z tej księgi. Otóż mianowicie Maciej, podpisując 19 lutego 2006 roku wraz z członkami Komitetu Redakcyjnego Alicją Witorską i Mariuszem Lachowskim, napisał: redagowanie tomu zawierającego teksty przygotowane z myślą o upamiętnieniu jubileuszu 20-lecia Polskiego Towarzystwa Legislacji było dla nas wielkim wyróżnieniem. Szanowna Pani Dziekan, Pani Prodziekan, Szanowni Państwo, to dla nas, legislatorów, było wyróżnieniem członków Polskiego Towarzystwa Legislacji. Wyróżnieniem była możliwość uczestniczenia w życiu Macieja, korzystanie z jego wiedzy. Cieszę się bardzo, że jesteśmy tak licznie obecni na dzisiejszej konferencji. Władzom Uniwersytetu Szczecińskiego, Pani Dziekan, serdecznie dziękujemy za możliwość aktywnego uczestniczenia w dzisiejszym spotkaniu wielu członków Polskiego Towarzystwa Legislacji, choć nie zawsze występujących jako Polskie Towarzystwo Legislacji, dzisiaj jest prelegentami w naszej konferencji. Wszystkiego dobrego, dotrwajmy dobrze, w dobrym towarzystwie do końca naszej konferencji. No i miłego obradowania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy zaszczyceni. Bardzo dziękujemy, Pani Prezes.